interpelacje, zapytania, pytania radnych. Proszę Państwa, zanim oddam głos radnym, zanim oddam głos sołtysom, proszę Państwa, w całej naszej sesji przysłuchują się Państwo, którzy prosili również w dniu dzisiejszym w sprawach dla nich istotnych, zarówno dla ich mieszkańców, o zabranie głosu. Proszę Państwa, jest to sytuacja wyjątkowa. Oczywiście tutaj nie ma głosowania, to radny prowadzi przewodniczący. Przewodniczący prowadzi zebranie, udziela głosu i tak dalej, ale w związku z tym, że rzeczywiście Państwo tutaj mają sprawy cierpiące zwłoki, bo rzeczywiście sprawy są istotne. W związku z tym, że Państwo macie wiele wątpliwości co do spraw związanych z funkcjonowaniem w gminie tak naprawdę, bo to są ważne rzeczy zarówno nie tylko dla Państwa, ale również i dla innych mieszkańców. W związku z tym tutaj z Państwem postanowiliśmy, żeby dać po Państwu po 5-7 minut oczywiście na sprawy związane z Państwem sprawą. Jedyna prośba, aby po prostu pojedyncze osoby w danej sprawie mówiły, żeby w danej sprawie nie były po 3-4 osoby w tej samej kwestii. Także bardzo proszę, wiem, że Pani Bernadetta Pająk patrzy na mnie już tam z daleka, więc Pani Bernadetto, proszę bardzo. Panie Przewodniczący, Wysoka Izbo, Panie Burmistrzu, Panie Wiceburmistrzu, pozwoliłam sobie na przyjście na tę sesję Rady Miejskiej w związku ze skargą, jaką mieszkańcy, przynajmniej część mieszkańców Dębiny Zakrzowskiej złożyliśmy w maju, czerwcu tego roku do Rady Miejskiej. Chodzi o uciążliwość zakładu, nazywa się on Sądeckie Zakłady Eksploatacji Kruszywa w Nowym Sączu i obok nas posadowione są dwie kopalnie, kopalnia Dębina Łętowska 2, kopalnia Zakrzów i zakład przetwarzający kruszywo. Właściciel jest jeden, natomiast podmiot, natomiast są to trzy różne podmioty gospodarcze. Że one są uciążliwe, to wiedzą to wszyscy, o tym bardzo zasobnie pisze cała materia ustawodawcza. I problemem, jaki podnieśliśmy w tej skardze do rajców miejskich, i wskazaliśmy na dwie rzeczy. Raz, prośba o to, by poprawić stan drogi dojazdowej, ponieważ na tej drodze dojazdowej jeżdżą samochody gabarytowe, potężne, ponad 40-tonowe, więc jest to poważny problem. One pylą, one hałasują, a droga jest szutrowa, droga jest zniszczona. I rzecz kolejna, o którą poprosiliśmy rajców miejskich, to skrócenie czasu pracy tego zakładu przetwórczego i kopalni na 8 godzin dziennie, ponieważ od kwietnia tego roku pracują oni przez godzin 16, czyli od godziny 6 rano do godziny 22. To nie jest pierwsza prośba o interwencję. Ja kładę nacisk na słowo prośba, bo to nie jest żadne szykanowanie nikogo. Ja tutaj nie przyszłam po to, żeby występować przeciwko komukolwiek, tylko przyszłam powiedzieć i wystąpić w sprawie środowiska i naszych uciążliwości. Występowałam już, prosząc o interwencję w roku 2007. W zeszłym roku, 2013, pan burmistrz siedzący tutaj przypomina sobie pewnie moją wizytę. Po tej wizycie otrzymałam także dokumenty z gminy Wojnicz. Ja służę całym materiałem, który mam w tej sprawie zgromadzony. Interweniowaliście jako gmina u inwestora i właściwie w dokumentacji, jaką dostałam w zeszłym roku, powiedziane zostało, że gmina Wojnicz nie prowadziła stosownych postępowań w sprawie tych zakładów, sądeckich zakładów, nie dysponuje materiałami, żebym zwróciła się do innych organów administracji państwowej, w tym do marszałka województwa małopolskiego. Wracam do tej sprawy tegorocznej. Państwo rozważaliście, ponieważ dwie komisje, dostałam od Państwa dokumenty, w czerwcu tego roku, Komisja Finansowa i Komisja Gospodarcza, gdybym coś przekłamała, to proszę mi zwrócić uwagę, że się mijam z prawdą. Byliście Państwo na tak zwanej wizji lokalnej u naszego sąsiada, czyli owego inwestora, o której tutaj jest mowa. Nie czuję się dobrze z tym faktem jako mieszkaniec, że nie poinformowaliście nas, mieszkańców, o tym, że będzie takowa wizja lokalna, bo wtedy bardzo po prostu nie byłabym tutaj przed Wami,
Ja nie dostałam niczego na piśmie, ani nie dostałam żadnego telefonu, żeby przyjść. Dostałam natomiast odpowiedź i dysponuję tymi materiałami, że z 2 lipca, że jest post factum, czyli po fakcie, po tych komisjach. Jeżeli w czymś się mylę, to jasna sprawa, że możemy to wyjaśnić. Natomiast chyba tutaj się nie mylę. I dowracam, Adrian, wracam do rzeczy. Przez te 2 miesiące i tutaj nie chciałabym, panie burmistrzu, być posądzona o to, że jestem mąciwodą, która działa na niekorzyść gminy Wojnicz. Broń Boże, nie taki jest cel moich działań. Natomiast wystosowałam w przeciągu tych 2 miesięcy kilka różnych pism i proszę państwa, ja wam coś teraz przedstawię. Jest pewnie pan prawnik gminy Wojnicz. Co do drogi, o którą prosiliśmy. W 96 roku, ponieważ inwestor ten osiadł tutaj w 94 i zaczął pracować w ramach kopalni. W 96 roku wojewoda, z uwagi na to, że mieszkam w obszarze terenu chronionego, to jest teren krajobrazu chronionego Radłowsko-Wierzchosławickiego, nałożył odpowiednie ciężary w ramach monitoringu środowiska na tego inwestora. Czyli monitorowanie hałasu na drodze, zraszanie tej drogi, monitorowanie wody w studniach i tam było jeszcze kilka innych. W 2001 roku ów inwestor, sądeckie zakłady zwróciły się same z prośbą do wojewody o co? Zabierzcie nam ten monitoring, ponieważ my wykonaliśmy drogę asfaltową i ponieważ my wydobywamy, tam był tylko, była kopalnia, wydobywamy koparką o napędzie elektrycznym, więc wyeliminowaliśmy pył, wyeliminowaliśmy hałas. I wojewoda zapytał burmistrza Wojnicza, wtedy pana Noska, nie było odpowiedzi i ustosunkował się pozytywnie. I wracając do owej drogi, nic się w tej sferze nie zmieniło. Skoro zatem było powiedziane, że droga ma być asfaltowa i o to prosił inwestor, to ta droga asfaltową nie jest. Państwo rajcy z tych komisji byliście tam. Ta droga jest drogą szutrową. Tam są tylko ślady asfaltu. Kiedy po takiej drodze, proszę mi wierzyć, jedzie ciężki transport i on jedzie od godziny 4 rano, są wakacje, jest czas letni, maj, czerwiec, lipiec, sierpień, wrzesień, październik, macie otworzone okna, to rano budzicie się, zrywacie się na równe nogi, bo jest burza. Nie, to jedzie ciężki transport i ten ciężki transport jeździ do godziny 22. Co do hałasu, to do tej pory wszelkiego rodzaju komisje, które sprawdzały ów poziom hałasu, do hałasu komunikacyjnego nie miały nic do powiedzenia, ponieważ go nie mierzyły. Ale do tego jeszcze dojdę. To jest droga i to jest raz. Dwa, kwestia czasu pracy tego zakładu i inwestora. 16 godzin. Ja sama, bo to też nie jest tak, proszę państwa, że ja się przyszłam aferować, piszę po różnych urzędach i pieniaczka pierwszej wody. Nie. Prosiłam, rozmawialiśmy ja, mąż, z inwestorem w zeszłym roku. Rozmawialiśmy w tym roku. Ja byłam u nich, rozmawiałam przez telefon, zaprosiłam. Przyjechał pan prezes, rozmawialiśmy. Tylko za obietnicami nic nie stało. Oni są w istocie, panie burmistrzu, fajne chłopaki. Oni są sympatyczni. I tyle. Czas pracy. Już do niego wracam. I żeby państwu wyjaśnić, tam są dwie kopalnie. Dębina Łętowska, która ma decyzją burmistrza pracować. A to była decyzja burmistrza z 2007 roku. W godzinach 6:22 i otwarta od maja tego roku kopalnia Zakrzów. Co się dzieje? W dokumentach, które mam pokontrolnych, powiedziane zostało, że w maju, czyli wtedy, kiedy złożyłam do was dokumenty, kiedy wy kontrolowaliście już ten, byliście w tym zakładzie, przestała pracować i wydobywać kopalnia Dębina Łętowska. Został opracowany plan ruchu zakładu dla kopalni Zakrzów. A wiecie, co ma napisane kopalnia Zakrzów? Decyzją burmistrza Wojnicza z 2010 roku. Czas pracy zasadniczo 8 godzin, zasadniczo 5 dni w tygodniu. Zasadniczo, czyli w sposób podstawowy, główny. A oni pracowali po godzin 16. I tak było do 18 sierpnia tego roku, kiedy kopalnia Zakrzów
pracuje od 6 do 14, zakład Kruszyw od 6 do 16. Nie wiem, co się stało. W toku są różne postępowania, ponieważ złożyłam kilka dokumentów i czekam na odpowiedzi, więc nie chcę wyprzedzać biegu materii. Czas pracy. I jest jedna rzecz. Jak zwróciłam się do prezesa, do dyrektora Okręgowego Urzędu Górniczego, bo oni kontrolowali w tym roku, pierwszy dokument, jaki dostałam, to był dokument, że jest wszystko w porządku, łącznie z tym czasem pracy, że jest 16 godzin, to jest prawidłowo. Tylko że w odpowiedzi z uzasadnieniem, wiecie, co dostałam? Że posiłkowała się kopalnia Zakrzów decyzją dla Dębiełny Łętowskiej, dla drugiej kopalni, inną decyzją administracyjną, inną i inny czas pracy. Czy to był przypadek? Nie wiem. Sprawa jest do wyjaśnienia. I to są te dwa elementy, ale proszę posłuchać jeszcze trzeciego. Zajmę Państwu jeszcze tylko naprawdę chwileńkę. Kwestia hydrologii. Jedyny raz, kiedy ten inwestor, a on w tej chwili już zalewowo, to jest ponad 40 hektarów. Czyli z samej ustawy jest powiedziane, że powinien być zrobiony raport środowiskowy o tym, w jaki sposób same te baseny eksploatacyjne oddziaływują na środowisko. Był zrobiony raz. Wiecie Państwo kiedy? W 1995 roku. Nigdy więcej nie był robiony. W 2007 inwestor prosił burmistrza o to, żeby tego raportu nie było. Co się dzieje z hydrologią? Ano. Miało powstać w 1994 roku 6 basenów rybno-hodowlanych. Wiecie, co się dzieje? W 2001 roku kontroluje Sądeckie Zakłady Eksploatacji Kruszywa WIOŚ, czyli Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Tarnowie. I co stwierdza? Że samowolnie zakład zrezygnował z 6 basenów hodowlanych, zrobił jeden olbrzymi basen. Zgodzono się na to, była rozprawa wodnoprawna, bo się to tak dokładnie nazywa. Co do hydrologii następne, baseny poeksploatacyjne, one nie są zupełnie zamknięte. Tam jest jaz, który upuszcza wodę dalej do rowów melioracyjnych. Dzisiaj nawet Państwo o tych rowach melioracyjnych i spółce wodnej mówiliście. Czy są pozwolenia wodnoprawne? Ja myślę, że to jest sprawa do sprawdzenia. Ponieważ też zakład przetwarzający kruszywo, który jest tam, ale odrębnym bytem, to nie jest zakład, który on istnieje na terenie górniczym, ale górnicy stwierdzają, że on jest poza terenem górniczym. Mam to na piśmie. Czyli warto też sprawdzić, jakie oni płacą podatki do Urzędu Gminy, czy jako górnicy, czy jako zakład zupełnie poza tym. I co do tych stawów eksploatacyjnych, wracam jeszcze do hydrologii. Pan burmistrz na zebraniu, bodaj w marcu tego roku, mówił o problemach, że woda w studniach, Dębina Zakrzowska i tak dalej, że tej wody w studniach nie ma. Proszę Państwa, to aż się bardzo prosi o to, żeby zrobić raport środowiskowy, ponieważ rzeczywiście zmieniła się hydrologia tego terenu i najprawdopodobniej wystąpiło zjawisko, które się nazywa lejem depresyjnym. Czyli bardzo po prostu będzie obniżenie lustra wody, stąd brak wody w studniach. Moja sąsiadka, która była tą osobą, której studnia była wytypowana do badania głębokości, nie ma wodociągu. Ta kobieta mówi, słuchaj, ja racjonowałam w zeszłym roku wodę, bo my ją używamy i tej wody w studniach nie ma. W tym roku jest ciut lepiej. Kolejna rzecz. Ja chciałem tylko przypomnieć, że ja rozumiem rozległość sprawy. Czas się kończy. Rozumiem. W takim razie nie wiem, czy to dacie na piśmie rajcom miejskim, bo jest jeszcze kilka innych elementów związanych z decyzją burmistrza Wojnicza z roku 2007. Ja całkiem sporo czasu spędziłam nad badaniem tych dokumentów, co nie sprawiało mi przyjemności, proszę mi wierzyć. W tym jest mnóstwo emocji moich własnych, tym bardziej, że od jakiegoś czasu ja i moja rodzina jesteśmy straszeni. W związku z powyższym wydaje mi się, iż tutaj nie wszystko jest tak jasne, klarowne i czyste. Całkiem niedawno usłyszałam też, a jestem nauczycielem w gimnazjum wojnickim, że jeszcze Państwo radni sprawy ze szkołami nie skończyliście i żebym jako nauczycielka uważała, bo mogę stracić pracę. W związku z tym, proszę Państwa. Szanowni Państwo. Proszę Państwa, to są tylko. Szanowni Państwo, nie, bardzo bym prosił. To są sprawy, to jest rodzaj pogróżek, które są
Czy mogę dokończyć, proszę Państwa? Pani Bernadetto, sekundę. Bardzo chętnie niech Pani dokończy, tylko jeżeli Pan Radny będzie tutaj po prostu cały czas Pani przeszkadza, to będę musiał przerwać. Proszę kontynuować. Znaczy, ja powiem tylko jedno zdanie. Ja mogę te elementy, które mocą ustawy o udzielaniu informacji o ochronie środowiska i udziale społeczeństwa w ochronie środowiska, przekazać rajcom miejskim, jeżeli będziecie mieli takie życzenie. Ja to wypunktuję, napiszę podstawy tych dokumentów, materiałów, które zgromadziłam. Zresztą wszystkie są, ponieważ większość z nich mam z Urzędu Gminy w Wojniczu, czyli te dokumenty w Urzędzie w Wojniczu są i myślę przez urzędników były też analizowane. Chciałabym bardzo, jak będziecie Państwo procedować nad tą skargą, bo pewnikiem to jeszcze sprawa nie została załatwiona, bierzcie pod uwagę to, że nam naprawdę tam nie żyje się łatwo. Dziękuję. Panie Burmistrzu, proszę. Szanowni Państwo, Pani Bernatko, rozumie Pani rozgoryczenie, korespondencję Pani i tą, którą Pani kierowała do Rady Gminy, ona idzie przez Dziennik Podawczy Urzędu, mamy w pełni. Zdaję sobie sprawę, że mieszkanie w sąsiedztwie takiego zakładu nie należy do przyjemności. Ja daleki jestem od tego, jakie uchybienia były przy wydawaniu decyzji przez poprzedników, jeżeli tam coś było niedopatrzone, a sądeckie zakłady eksploatacji kruszywa, powiedzmy, jakąś skorzystały z jakiejś luki, to będzie przedmiotem na pewno analizy. Tylko proszę zwrócić jeszcze na jedną uwagę w tym wszystkim, że Pani Bernatko, dziesiątki kontroli ostatnio było u Państwa, mam na myśli w sąsiedztwie Państwa, w Dęblinie, między innymi hałas, niehałas i tak dalej. I wynika z tego, przynajmniej według mojej wiedzy, Państwo z tymi pomiarami nie do końca się zgadzacie, między innymi z pomiarem poziomu hałasu. My nie możemy podważać wyników badań laboratorium certyfikowanego i pomiarów, jakie dokonywał sanepid. Jeżeli coś będzie nie tak, możemy tutaj działać. To, że nagle nie eksploatują w Dębinie Łętowskiej, tylko w Dębinie Zakrzowskiej, wynika z faktu, że przepłynęli ze zbiornika Dębina Łętowska tą koparką pływającą i pogłębiają zbiornik na Dębinie Zakrzowskiej. Ja tutaj jeszcze raz mówię, rozumiem Państwa rozgoryczenie, rozumiem uciążliwość, nie chciałbym być traktowany jako adwokat sądeckich zakładów eksploatacji kruszywa, tylko też trzeba mieć konkretne argumenty, żeby cokolwiek szefowi zarzucić. Jeżeli takowe argumenty, kontrole, które są z nadzoru górniczego, sanepidu, z WIOŚ-u i tak dalej, bo to co wiem, co Dyrekcja Sądeckich Zakładów Eksploatacji Kruszywa pisała, to oni w tej chwili przeszli całą partię, powiedzmy, różnych kontroli. I to, co przynajmniej oni twierdzą, to tam żadnych, powiedzmy, nieprawidłowości co do przekroczenia poziomu hałasu i tak dalej nie ma. Co do wody, co do studni. No drodzy Państwo, wy macie szamba w studniach i potem macie. Szamba macie, bo gdybym ja Państwa spytał, proszę mi udokumentować wywozy fekalii, no przecież jeszcze przez Dębinę powinienem zareagować, wiem o tym. Szlafy od pomp leżą w rowach. I teraz tak, jaki macie grunt? Żwirowy. Gdzie woda idzie? Do studni. I teraz, no nie kto inny jak naszego pana sołtysa żona zleciła badanie, dwukrotnie badanie wody w sanepidzie. Pojechałem do wodociągu i interpretacja jest taka. Jest to po prostu stuprocentowe szambo. Jest to szambo. To nie jest woda, tylko jest po prostu szambo. I teraz, drodzy Państwo, no troszkę trzeba się w piersi też uderzyć.
Nie chodzi o to, proszę mnie nie zrozumieć, bo w tej chwili koncepcję robimy, już decyzja jest ważna na wykonanie tych wodociągów i na pewno jako najpilniejszą inwestycją na terenie Dębiny Łętowskiej jest wykonanie wodociągów. Tylko to też proszę się uderzyć w piersi jako mieszkańcy. Dębina Łętowska troszkę przecwaniakowała. To też państwa wina, bo kiedy były robione wodociągi w Dębinie Zakrzowskiej, to co byście państwo wydziwiali? Przypomnijcie sobie, ja wtedy nie byłem radny, nie byłem burmistrzem, ale powiedzieliście nie, a dzisiaj jest płacz. Co nie znaczy, jeszcze raz mówię, można żyć bez placu zabaw, bez wody nie można żyć i na pewno w pierwszej kolejności woda będzie wykonana i to państwu gwarantował zastępca na zebraniu, gwarantuję i ja, bo te pieniądze musimy zabezpieczyć na wykonanie tego wodociągu. Pani Bernatko, z wielką sympatią powiem jedno. To, że ktoś pani grozi zwolnieniem ze szkoły, to jest taka sama prawda, jak i prawda, że chciałem panią Sękowską zwolnić. Ja jestem pracodawcą dla pani Sękowskiej. Nigdy takiego zamiaru nie miałem. Nigdy takiego zamiaru nie miałem. Stąd moje emocje, takie opowiadanie głupot i przytakiwanie głową, no jak może nie bulwersować? Drodzy państwo, kto mógł decydować o tym, czy pani sekretarz zostanie? Kto? Ja. A takich zamiarów nigdy nie miałem. Więc plecenie takich rzewnych głupot jest naprawdę grzechem. Grzechem dla tych, którzy z rękami idą do komunii. Dziękuję. Ja jedną tylko rzecz. Ale dosłownie jednym zdaniem. Jednym zdaniem, bo nie chciałbym, żeby sesja przerodziła się w dyskusji między panem burmistrzem a panią. Całej sympatii dla pana burmistrza. Tu nie ma decyzje, które były podejmowane i zapadały w sprawie sądeckich zakładów eksploatacji Kruszywa są z lat poprzednich. W istocie. Co do poziomu hałasu, w zeszłym roku sądeckie zakłady ten poziom hałasu przekraczały na co było stwierdzone. W tym roku WIOŚ badał ich 27 albo 8 czerwca, nie mógł ich zbadać na poziom hałasu, ponieważ mieli jakąś maszynę nieczynną, za 2 tygodnie przyjechał i rzeczywiście, jak się rozmawia z WIOŚ-iem, na dzień kontroli zakład nie hałasował. Na dzień dzisiejszy, panie burmistrzu, od rana było 56 po 64 decybele. To bywa różnie. To jest mocno zmodyfikowane. Przez sądeckich zakładów eksploatacji Kruszywa są całkiem niezłe pieniądze i tak dalej, i tak dalej. Są w grze różnego rodzaju decyzje i to odpowiedzi będą i pewnie będą spływały także i na pańskie ręce i będzie pan o tym informowany. Ja natomiast tyle mogę powiedzieć, że czekam na ciąg dalszy, no bardzo po prostu. Dziękuję. Szanowni Państwo, również Państwo Tobołowie znajdują się z nami dzisiaj, którzy prosili o głos w sprawie związanych z zapachami i tak dalej. Proszę Państwa, Państwo Toby, tylko jedna z osób Państwa, żeby... To znaczy, pozwoli Pan, jestem prezesem zarządu jednego ze stowarzyszeń, Robert Erasmus. Ale przepraszam bardzo. Ja bym... Państwa Tobołów. Ale ja tego nie wiem o tym. Może Państwo poświadczą, czy Pan się wyraża w ich opinii. Proszę. Mam kilka pytań do Szanownej Rady jako organu formalnego. Po pierwsze, w którym miejscu w programie gospodarowania odpadami znajdują się dane dotyczące odpadu o kodzie 190805? Jak Państwo doskonale wiecie, wszelkie nieścisłości przekładają się na program wojewódzki. To jest jedna rzecz. Druga sprawa, dlaczego burmistrz odstąpił od sporządzenia ceny oddziaływania na środowisko w stosunku, to odnoszę się do ostatniej sesji, w której mówił, że uciążliwość obory pana rzepy i tak dalej. Ta obora do funkcjonowania legalnego winna mieć sporządzoną ocenę oddziaływania na środowisko. To jest druga sprawa. Trzecia sprawa. Sprawa wyrażenia przez pana burmistrza stanowiska, nie wiem na czym opartego, o zgodności z prawem wszelkich działań związanych z, jak pan to przewodniczący rady nazwał, odpadami.
Do końcowych ustaleń, po zakończeniu postępowania prokuratorskiego, sądzę, że Rada powinna się odnieść również. Dziękuję. Panie Burmistrzu, proszę o komentarz. Szanowny Panie, mówi Pan o sporządzeniu raportu oddziaływania na środowisko obory, tak? Tak. Drogi Panie, jest Pan troszkę źle wtajemniczony, bo ta obora funkcjonuje od 30 lat. Pan, momencik, jeżeli można, później Pan się będzie ustosunkował do mnie. Proszę Pana, gospodarstwo przejął z całym, że tak powiem, zasobem, przejął Pan Rzepa po byłej szkole rolniczej, która była tam, wraz z chlewnią, z oborami, gdzie chowano kilkaset, że tak powiem, sztuk bydła. Także to nie jest coś nowego, z czym Pan Rzepa wystąpiłby do gminy, że chce założyć tam obory. Ta obora tam jest od co najmniej, strzelam, 40 na pewno lat. To jest jeden temat. Drugi temat co do zgodności. Proszę Pana, zaraz po informacji, bo byłem tym, który w jakiś sposób pierwszy odczuł, że coś się dzieje nie tak, bo w niedzielę, tylko daty już nie pamiętam, było to chyba w maju, ile Państwo to było, mi przytaknął, chyba w maju. W niedzielę wyjechałem na rynek, to wie Pan, nawet przysłowiowych bumów nie było, bo nikt nie wytrzymał na rynku. Taki był smród. Pojechałem do gospodarstwa, żywej duszy nie ma, zamknięte po temacie. Na drugi dzień Pana Rzepę wezwaliśmy do urzędu. Pan Rzepa przyjechał. Przyjechał Pan Rzepa, mamy w dokumentach z przesłuchania Pana Rzepy notatkę. Jest do wglądu, to nie jest żadna tajemnica. Ponieważ Pan Rzepa tłumaczył mi, że jako odpad, jako nawóz bierze to z tarnowskich wodociągów, więc dla mnie nic prostszym nie było, jak wystąpić do tarnowskich wodociągów. Co więcej, nawet nie czekałem na pisemne wystąpienie, tylko zadzwoniłem do pana prezesa Rzepeckiego. Mówię, panie prezesie, czy wy macie z panem Rzepą z Wojnicza jakąś umowę na odbiór odpadów? Ponieważ pan Rzepecki był na delegacji, mówi, panie burmistrzu, zaraz moment, z jakimś rolnikiem podpisywałem, czy z Wojnicza, nie wiem, bo biorą gdzieś pod Jasło, nie pod Jasło, ten osad, powiedzmy, z tychże wodociągów, jako nawóz pod produkcję przemysłową, bo tak to było określone. Jako nawóz na paszę, bo wiadomo, na jakieś tam, powiedzmy, soczki, nie soczki, pod marchewkę nie można tego brać. Na drugi dzień pojawił się kierownik z oczyszczalni ścieków z Mościc, który przywiózł nam, czy pewną, trudno mi powiedzieć, przywiózł dokumenty, które również są u nas, a oryginały tych dokumentów znajdują się, proszę pana, w tarnowskich wodociągach. Poza tymi sprawami handlowymi, gdzie jest dane personalne pana Rzepy, czy powiedzmy te umowy handlowe, bo nie wiem, czy on płaci, czy jeszcze dostaje za ten nawóz, tego nie wiem, bo to nie było przedmiotem mojego zainteresowania, gdzie jest protokół zbadania gleby przed nawiezieniem tego osadu, następnie karta przekazania odpadu z oczyszczalni ścieków, raporty z wywozu tych ścieków, gdzie powiedzmy jest tam kilkadziesiąt samochodów, łącznie, że tam wyjazd jest gdzieś tam godzina 20 czy 21. Następnie obszar, na którym pan Rzepa ma wywieźć x tam ton tego osadu, żeby powiedzmy, no jak to mówią, nie przedobrzyć. W kolejności wystąpiliśmy do laboratorium certyfikowanego w Pszczynie o dokonanie badań. I te badania aktualnie mamy, wystąpiliśmy do zinterpretowania, ponieważ tam niektóre, powiedzmy, zawartość niektórych składników jest wyższa, dwóch czy trzech, ale to nie jest istotne, jest wyższa niż dopuszczalna, więc występujemy do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska, żeby nam zinterpretował, jaki to ma wpływ, jakie to ma zagrożenie. Jak gdyby równolegle
toczy się sprawa prokuratorska, bo bodajże w środę, czy we wtorek, czy wczoraj nawet, dostaliśmy pismo, żeby przekazać wszystkie dokumenty z tą sprawą związane. I tyle mojej wiedzy na ten temat. Tutaj trudno cokolwiek mówić, drodzy Państwo, czy, bo u Pana Marka Treli, u Pana Inspektora, Państwo odbieraliście, powiedzmy, te, między innymi te raporty z badania gleby. Dlaczego do Pszczyny? No dlatego do Pszczyny, że to jest dla mnie jedyne laboratorium certyfikowane. Drodzy Państwo, jeżeli Pszczyna jako laboratorium certyfikowane potwierdziła nieprawdę, no to ja powiem, przez 30 lat w firmie miałem też laboratorium certyfikowane przez dozór techniczny i gdybym potwierdził cokolwiek nieprawdę, to siedzę. Więc jeżeli Pszczyna potwierdziła coś nie tak, co Państwo możecie kwestionować, to już nie moja sprawa, tylko Pszczyny. Proszę Państwa. Mogę się odnieść tylko do słów Pana Burmistrza, bo ale prośba, powtórzył Pan Burmistrz te same dokumenty, ja które nie były mieć zgodne z prawem. Drogi Panie, proszę się nie zapominać. Jest to sesja Rady Miejskiej i chciałbym móc ją prowadzić. To, że Pan ma inne zdanie, ja się mogę zgodzić. Chciałem tylko przedstawić. Ale drogi Panie, jakby Pan mnie wysłuchał do końca, Pan ma problemy, tak jak niektórzy, z wysłuchaniem do końca. Bardzo bym prosił o to, aby przedstawić to dwoma, trzema zdaniami, żebyśmy ewentualnie sztucznie tutaj 15 radnych czeka i 15 sołtysów na jakieś zdanie. Więc jeżeli najważniejsza rzecz, umawiamy się, jeżeli Pan ma jeszcze pytania kolejne, prosimy pisemnie również. Bo proszę bardzo, to najistotniejsze. Najistotniejsze. Sprawa pierwsza. Nie ma czegoś takiego jak prawa nabyte, zmiana ustawy i tak dalej. To ad vocem pierwszej odpowiedzi Pana Burmistrza. Sprawa druga. Nie Pan Rzepa ma podpisaną umowę, tylko ktoś zupełnie inny, więc już na samym początku Pan Burmistrz przedstawił informację niezgodną z prawdą. Poza tym analiza dokumentacji, którą miał Pan Burmistrz, jasno wskazywała na to, że sytuacja wygląda tak, jak wygląda. Jeżeli ktoś z Państwa jest zainteresowany, służę pełną informacją. Proszę Pana, zakładając, że Pan ma rację, sprawa jest w toku, będę się tłumaczył przed prokuratorem. Dziękuję Panu. Dziękuję bardzo. Proszę Państwa, czy ktoś z Państwa sołtysów ma jakąś sprawę super istotną dla Państwa? Nie widzę. Proszę Państwa, kto z Państwa radnych prosi o głos oprócz Pana Jarkowskiego? Nie widzę. W takim razie proszę Pani. Proszę bardzo. Proszę Państwa, czy ktoś z Państwa ma jeszcze nieco pracy? Proszę najpierw Pan Jarkowski, tylko tak w miarę sprawnie. No, pośpiech to jest wskazane, ale gdzie indziej. Ale konsekwencja i przewodniczący, też jest potrzebna. Mam tu kilka pytań. Pierwsze to jest takie tutaj zapytanie. Dlaczego dajecie pretekst do tego, że są zapytania, na które do końca nie ma odpowiedzi? Dyskutujemy, ale konkretów nigdy tu nie mamy. Dam taki przykład. Było zapytanie, ile kosztowała kanalizacja. Dostaliśmy tutaj po prostu taką informację. Niezgodność jest o 500 tysięcy. Jeżeli to jest pomyłka, czy z takiej, czy innego powodu, niech ktoś nam do końca to wytłumaczy, żeby nie było niedomówień. Następna sprawa. Był tutaj temat rozliczenia jarmarku kasztelańskiego. Z tego, co wiem, 14 tysięcy nie zostało rozliczone i nie wiadomo, na co zostały wydane. Chwileczkę, ale tak. Różnica w wydatkach oświatowych w Grabnie, w Lagzas przez panią dyrektor. Różnica 85 tysięcy. Dysponuję tutaj pismem, podpis pani dyrektor. W końcu kto ma rację? Gzas czy pani dyrektor? Żądamy tutaj po prostu konkretnych odpowiedzi. Ile razy trzeba było pytać się na tej sali tutaj, czy pan dyrektor Nowak, jeszcze nie będąc dyrektorem, tylko świadczył nam tutaj radami,
czy pracuje społecznie, tak jak powiedział na zebraniu w szkole podstawowej w Grabie, że on pracuje tutaj, pomaga przy przekształcaniach tutaj bezinteresownie i sam powiedział, że to jest utajnione. Ale w końcu pan burmistrz wreszcie stojąc na korytarzu widział, że czterokrotnie pytam, nie odstępuje, wszedł i mówi, jest umowa zlecenie 10 tysięcy. To tak mamy na 10 tysięcy. To są zarejestrowane sprawy, to się tego nie da mówić, że było czy nie było, bo można to otworzyć. To tak mamy dociekać tutaj prawdy. Następna sprawa. No wiele błędów to panie burmistrzu się popełnia i mówi się, nic się nie stało, bo podatnik zapłaci. Zwolniliśmy radcę prawnego, który był bardziej bystry, jak my tutaj prości tutaj radni. Wygrał sprawę, przyjęliście go do pracy, ponieśliście koszty, zapłaciliście. No i tak jak mówię, nic się nie stało, bo podatnik płaci. Zerwanie umowy na inwestycje w szkoły wielkiej wsi. Zerwaliście umowę, nagleście później z powrotem wrócili do inwestycji, ale kary umowne trzeba było zapłacić. A pan burmistrz nam tu na samym początku tak pięknie kiedyś powiedział, że aż mnie ujęło za serce, że pana rozliczają, ile my wypijemy wody mineralnej, ile zjemy paluszków na sesji Rady Gminy. To też jest zarejestrowane, to nie jest mój jakiś wymysł. Planuje się tutaj remont inwestycji tutaj w Domu Grodzkim. Moje pytanie jest takie, bo jestem długoletnim, ja wiem, że jestem niewygodnym. Doposażona tu kuchnia była bardzo dobrze. Były patelnie, były tutaj chłodnie, było wszystko. Gdzie się to podziało? Odszedł gospodarz na emeryturę, czy on się inwentaryzacyjnie rozliczył? Bo ja... Panie Jerzy, jeżeli mogę. Mogę? Jedno zdanie. Prośba taka, bo tak naprawdę tutaj zajmujemy się jakimiś bardzo drobnymi rzeczami, które można było... Ale dokończę tylko. Jedno zdanie tylko, jeżeli pan pozwoli. Te sprawy, sprawy budynku, sprawy drobne, bo umowa i tak dalej, można było spokojnie zapytać na komisjach. Absolutnie pan nie wyrzucam, że pan nie był, ale można było zapytać. Jeżeli te wątpliwości są, ja myślę, że to są również rozmowy między panem burmistrzem a panem. Uważam. Myślę, że panie Jerzy, jeszcze te kilka najważniejszych, a jeżeli są jeszcze, to... Czy ja mam iść tak na serdeczną rozmowę do pana burmistrza, jak poszedł pana radny Filipek, a pan burmistrz tu go ośmieszył, proszę... Taka jego sytuacja, że powinien się leczyć, że po prostu, no płacze. I to, jakbym ja się tak przed panem otworzył i pan tu przed panie całym... Radny, panie radny, to jest panie brak radny, zaufania. Ja mam prośbę taką, skoncentrujmy się na tym, co pan pyta, a komentarze to rozciągają nam to niepotrzebnie. Bardzo proszę jeszcze. Są zaplanowane remont toalet w Urzędzie Gminy. Może są potrzebne, bo będzie zawsze lepiej, jak się zrobi, ale na miłość boską. Od tyłu wejście do Urzędu Gminy przypomina II wojnę światową. I czy nikt się tym nie zainteresuje, tak wielkiego trzeba tam nakładu? Następna sprawa. Plac za Urzędem Gminy. Jak na ironię tam jest tablica napisana, zakaz handlu. Idźcie popatrzcie codziennie, jak to wygląda. Tam wygląda jak w trzecim świecie ten cały z tyłu. Panie radny, ja bym prosił o skoncentrowanie się na pytaniach, a nie opiniach po pół godziny. A czy to nie są, to są pytania, kiedy się to zmieni? Drogi panie, ja bym prosił o konkretne pytania, co pan burmistrz ma w tym kontekście zamiar zrobić i tyle. A każdy widzi, myślę, że następne pytanie. Swoje zdanie. Proszę. Proszę panie następne pytanie. Proszę. Albo pan się da wypowiadać, albo pan się panie spieszy. Radny, niech pan panie radny, ja się nie spieszę, ja mam dla pana cały dzień. Nie uzyskaliśmy odpowiedzi konkretnej, czy gmina może zarabiać na mieniu komunalnym w Wiejskim Domu Kultury w Grabnie, które zostało sfinansowane z Unii Europejskiej z odnowy wsi. Jeżeli pan burmistrz kiedyś tu lakonicznie powiedział i tak, i nie, żeby nie doszło do tego, proszę państwa, że będziemy musieli wracać 5 miliona do odnowy wsi. Następna... Panie Jerzy, proszę pytanie. Pan, będzie pan pytał jeszcze raz, natomiast pozwólmy się burmistrzowi odnieść, dobrze? Jeszcze mam dwa, żeby już nie wchodzić. Proszę.
Pan burmistrz mówił, że Rada Sołecka podjęła uchwałę odnośnie likwidacji gabinetu stomatologicznego w Grabnie. Szukałem takiego protokołu i pytałem się, czy jest taki protokół. Takiego protokołu nie ma, a rozmawiając z radnymi Rady Sołeckiej, oni praktycznie o tym nie wiedzą. Teraz do tego tematu. Ten fotel wymontowaliście i poniewiera się w piwnicach, tam pleśnieje. Pytam się, panie burmistrzu, komuście przekazali taki zestaw wyposażenia, wszystko gdzie to jest? To nie był jeszcze w dodatku majątek gminy, bo tośmy kupowali z dzierżawy po prostu cegielni. I tu są stołki RMF. Dziękuję, panie radny, wiemy o co chodzi. Panie burmistrzu, szybko. Panie radny, bo pan mnie zasypał. Nie, ale chwileczkę, jeszcze jeden temat jest. Bardzo. Panie radny, to za chwilę, proszę ale jeszcze. To pan burmistrz będzie jeszcze odpowiadał na to pytanie. Panie burmistrzu, czy zastanawialiście się, jak żeście sprzedawali dom ludowy w Grabnie stary, żeby rozgraniczyć tą działkę, boście sprzedali razem z przystankiem autobusowym i teraz kto kupił ten, po prostu ten dom ludowy, wystąpi do Urzędu Gminy o dzierżawę, albo trzeba będzie rozebrać po remoncie przystanek autobusowy. Dobrze, panie burmistrzu, bardzo proszę. Szanowni państwo, panie radny, do tych tematów pan naszczelał, cały zeszyt spisany, także postaram się te, co zdążyłem zanotować, panu odpowiedzieć. Jeżeli coś ominę, zapraszam, jestem do pana dyspozycji. Na pewno pana przyjmę z największym szacunkiem, jak przystało na najstarszego radnego w tej gminie. Panie radny, kary za wielką wieś. A cośmy mieli zrobić? Pytam się, niech mi pan da odpowiedź. Grosza nie było, 2,5 bańki do tyłu i budowa rozpoczęta i dokumentacji nie było. Cośmy mieli zrobić? No ja, co proste? Ma pan odpowiedź, co? Jeżeliście wstrzymali inwestycje po kapitalnym remoncie stara gimnastyczna Wielkiwsi, to kary byśmy i tak zapłacili, bo trzeba było z panem Matrasem zerwać umowę, drogi panie. A myśmy umowę zerwali. Zapraszam pana 1 września na inaugurację roku szkolnego w Wielkiej Wsi. Piękna szkoła skończona, ten budynek skończony. I co? Mnie to wybudowano. Mnie to wybudowane, panie Jurku. Tak. Najwyższa demografia. Panie, szanowni Jerzy, panowie, panie Jerzy. Panie Jerzy. Pan mówi, że się historię zakreśla, czy się fałszuje. Wie pan, ja panu coś powiem. Życie bywa czasem bardzo sprawiedliwe. Pan ma czasem pretensje, że obecny pan przewodniczący pana lekceważy. Ja znam sytuację, kiedy pan pana przewodniczącego poprzedniego skrajnie zlekceważy. Kiedy było otwarcie sali gimnastycznej w Grabnie. W Grabnie i wtedy chciał panu pan Duman pogratulować, ale wtedy pan był w innym komitecie wyborczym. Więc pan mu nie udzielił głosu. Popatrz pan, jak życie potrafi być paskudne. Jak pan może tak mówić? Proszę państwa. Pan przyszedł kampanię. Szanowni panowie. Nie, kampanię wtedy pan robił. Drodzy panie. Pan mi wypowiadał jeszcze, że nawet kwiatka szanowny, nie dostaliście. Szanowny na panie radny. Panie radny, niech pana nerwy nie ponoszą, bo prawda w oczy kole, ja wiem o tym. Kary za radcę prawnego. Jakie kary żeśmy płacili? O czym pan mówi? Ale w jakim sądzie? Co kary płaciliśmy? Przywrócili pana do pracy. I tyle. O jakich karach pan mówi? O jakich pieniądzach? Kara to co jest? Co u pana jest kara? Co mu zapłaciliśmy? Dalej pracował. Niczyśmy nie zapłacili. O jakich pan kara mówi? Szanowni panowie. Ja powiem coś innego. Jeżeli będzie miała sytuacja taka miejsca, że to się wywiąże dyskusja, poproszę państwa o zamknięcie sesji. Państwo sobie będziecie dyskutować. Dobrze? Panie Jacku, jeszcze chwilę. Bo naprawdę, panowie, zachowujecie się tak dzieci w przedszkolu. Żądacie szacunku, żądacie ciszy, jak wy mówicie, i wszystkich związanych z kulturą osobistą. Poczekajcie, panowie, jeżeli czy wy się nie wstydzicie tego, co robicie? Szanowni pan, no, wie pan,
Może panie, to zostawię. Panie radny, ja, proszę, panie przewodniczący, ja mam odpowiedzi na te interpretacje pana radnego, ale uważam, panie Jurku, że to naprawdę sensu nie ma. Wie pan, sensu nie ma, bo zachowanie pana jest nieeleganckie jako najstarszego radnego. Proszę pana, pyta pan o doposażenie kuchni. Ja przejąłem majątek gminy. W kuchni, w domu grodzkim nie było nic. Więc mogę również spytać pana jako poprzedniego radnego, coście zrobili z doposażeniem kuchni. Niech pan da odpowiedź sobie. Nie, ja teraz mówię. Panie radny, remont toalet robimy, planujemy, musimy ogłosić przetarg. Wejście od tyłu, czemu przez 40 lat nawet schodów żeście nie poprawili? Ale pan siedział i noska pod murem stawiał, a teraz ja sobie nie dam rady i pan się z tym pogodzić nie może. Panie radny, nie ma problemu, dajcie pieniądze, z wielką przyjemnością budynek będziemy remontować. Chwała, tylko nie mów pan później, że robimy w Wojniczu, nie robimy gdzie indziej. Zarabianie na Domu Kultury w Grabnie? Nie, proszę pana, nie, burmistrz powiedział i tak, i nie. Mamy korespondencję z Urzędem Marszałkowskim, pytaliśmy, panie Jerzy, czy pan uważa, żebyśmy za 200 zł wynajęli dom ludowy, a wracali 200 tysięcy, nie mając pewności, że możemy brać za to opłatę? Panie Jerzy, nie chce pan słuchać, albo pan nie słucha złośliwie. Przecież mówiliśmy, do wysokości poniesionych kosztów możemy ponosić, nie możemy wykazywać zysku. Nie możemy wykazywać zysku, ale do poziomu poniesionych kosztów z tytułu prądu, eksploatacji i tak dalej możemy fakturować. Mamy na to pisma, ja państwu mówiłem, tylko pan nie chce słuchać. Panie radny, jaka Rada Sołecka podjęła uchwałę o likwidacji gabinetu stomatologicznego? Co pan plecie za głupoty? Co pan plecie za głupoty? Co pan plecie za głupoty? Jaka Rada Sołecka? Jaka uchwała była potrzebna? Drogi panie, dotychczasową praktykę przerwała pani doktor i mówiłem panu, wysokość pomieszczeń nie spełnia wymogów prawa budowlanego. Pomieszczenia są za niskie. I tutaj nie żadna uchwała Rady Sołeckiej, nie żadna uchwała Rady Gminy. Tam nie może być gabinetu. I ja zawnioskuję, żeby ten UNIT, który jest, może przekazać, niech pan wskaże, komu go dać. Damy go, on do niczego się nie nadaje. Zdaniem fachowców jest to 30 czy 40-letni UNIT, który jest, powiedzmy, do złomowania. Jest on w domu ludowym u państwa, aniśmy Grabnu nie wzięli, jest w Grabnie, jest do dyspozycji Grabna. Proszę sobie go zadysponować według własnego uznania. Proszę bardzo, panie burmistrzu. Drodzy państwo, sprawa przystanku, panie Jerzy, spokojnie, był pan u pani Krysi Jękotowej, podnosił pan temat, znamy temat, niech się pan nie martwi, nas nie będzie, przystanek w tym miejscu będzie. Dziękuję. Dziękuję. Proszę panie radny.